To nie są Mistrzostwa Polski, to są zawody, które się odbywają w Polsce, w różnych miejscach, co parę tygodni, co 2-3 tygodnie różni organizatorzy organizują. I są to zawody oficjalne. I są rozgrywane pod egidą Międzynarodowej Federacji, a to oznacza, że podczas poznańskich zawodów można pobić oficjalne rekordy Polski, Europy i świata. I najlepsze wyniki w historii kraju faktycznie dziś padły. Udało się poprawić rekord Polski. Ja miałem tą przyjemność poprawić rekord Polski w układaniu kostki najmniejszą liczbą ruchów. To jest konkurencja, w której przez godzinę zawodnik dostaje algorytm mieszający i musi w godzinę znaleźć jak najkrótsze rozwiązanie. Radomił wyrównał dziś rekord Polski z 2018 roku. Do ułożenia kostki Rubika potrzebował 19 ruchów. Obecnie do niego należy także najlepszy wynik w średniej ruchów podczas trzech kolejnych podejść. Rekordowa średnia to teraz 23,67 ruchów. Zresztą zawodnik, którego rekord został wyrównany, też w Poznaniu się pojawił. Jestem zadowolony bardzo, bo chyba zajmę drugie miejsce, jak tak patrzyłem. W pierwszej próbie mogłem zrobić lepszy wynik i bym chyba miał nawet pierwsze wtedy, ale w trzeciej próbie bardzo znalazłem coś, czego inni nie znaleźli i myślę, że uratowałem sobie szansę na dobry wynik. W Poznaniu zawodnicy rywalizują w 8 konkurencjach. Układaniu kostek 3x3, 2x2, 4x4, kostek niesześciennych, układanie kostek bez patrzenia, czy też właśnie układanie kostek jak najmniejszą liczbą ruchów. By startować w takich zawodach, konieczna jest konsekwencja. Trzeba chcieć się poprawiać. Trzeba chcieć uczyć się nowych rzeczy cały czas. I to jest praktycznie jedyna rzecz, która bym powiedział, że jest całkowicie wymagana. Nigdy nie jest za późno, by zacząć. Dostałem swoją pierwszą kostkę w grudniu 2020. Postanowiłem, że świetny pomysł nauczyć się ją układać, bo zawsze podziwiałem ludzi, którzy to robili. No i od tego się dalej rozkręciło. W styczniu kupiłem pierwszą bardziej profesjonalną. No a teraz moja kolekcja już zawiera wszystkie profesjonalne eventy, które są na takich zawodach. Zawody w Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu potrwają do jutrzejszego popołudnia. Mistrzostwa Polski już za 2 miesiące. Michał Mijalski, Puls Dnia.